To, co robią na co dzień, robią dla siebie. To ich pasje, talenty, chęć rozwoju. Ale wszędzie, gdzie są, podkreślają, że przyjechali z Bolesławca. Kiedy ja otrzymałem po raz pierwszy zestawienie wniosków, bo co roku składane są wnioski dotyczące tych osób, stowarzyszeń, organizacji, firm, różnego rodzaju działań, i zobaczyłem tak dużą listę, to po raz kolejny doszedłem do wniosku, że tych pieniędzy trochę mamy za mało, ale zazwyczaj jest tak, że pieniędzy jest za mało na nagrody. My co roku Rada Miasta uchwala w budżecie 30 tysięcy złotych i to są te nagrody, które dzisiaj będą wręczane. Ale nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, że w czasie przeglądania tych różnych zgłoszeń, opisów działalności przewinęły mi się w głowie obrazki, obrazy z ubiegłego roku, bo tak naprawdę oceniamy przede wszystkim ubiegły rok, chociaż są wyjątki, niektóre z osób są wyróżniane również, no można powiedzieć, za całokształt pracy, bądź też za kilka lat ostatnich, których prowadziły różnego rodzaju działalność. I pomyślałem sobie tak, to był bardzo dobry rok, a był bardzo dobry dzięki Wam, dzięki tym wszystkim osobom, które nie szczędząc sił, działając z pasją, robiły dużo dobra, ale jednocześnie promowały znakomicie nasze miasto, bo promocja jest pewną kwestią umowną. Mówimy, że dzisiaj to są nagrody za promocję miasta, ale my mówimy o tym, że chcemy w ten sposób pokazać, jak bardzo zróżnicowane jest nasze miasto, jak jest dynamiczne. Dynamiczne dzięki wielu ludziom, którzy najczęściej w bardzo bezinteresowny sposób działają na rzecz dobra wspólnego. Wśród 9 nagród honorowych dwie przypadły bolesławieckim ceramikom, których wyroby znane są dosłownie na całym świecie. Ceramika Bolesławiec i ceramika artystyczna. W imieniu tej drugiej nagrody odebrała pani prezes Helena Smoleńska. Bardzo serdecznie chciałam podziękować moim współpracownikom, przede wszystkim podziękować całej załodze, wspaniałej załodze ceramiki artystycznej, bez której nie byłoby tych wszystkich osiągnięć, nagród i wyróżnień. Z całego serca bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, nagrody prezydenta miasta Bolesławiec za promocję wręczane są w następujących kategoriach. Nauka, kultura, działalność społeczna, sport oraz nagrody honorowe. Ludzie sportu, którzy sprawili, że o Bolesławcu usłyszano w Polsce i na świecie, to Rafał Śmiałkowski, Jolanta Anasiewicz, Martyna Stos, Marcin Podurka, Klub Sportowy Bolesławia, Klub Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk i Bike Stacja. Kilka słów o historii nagród. Proszę Państwa, od samego początku, czyli od 1997 roku, no to już rzeczywiście długo, wręczamy te nagrody, 21 uroczystości, tak jak powiedziała pani dyrektor, dzisiejsza gala jest 22. Łącznie przyznano 452 nagrody. W tym roku 2018 wręczamy głównie nagrody za działalność w ubiegłym roku i wyróżnionych będzie 24. Będą 24 nagrody, 5 w dziedzinie nauki, 6 w dziedzinie kultury, 6 w działce społecznej i 7 ze sportu. I to są nagrody finansowe. Wyróżnienia odebrało Towarzystwo Aktywny Bolesławiec i zawodniczka Muay Thai Martyna Czuchraj. W uznaniu zasług dla promocji miasta w 2017 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył 9 nagród honorowych, 5 nagród w dziedzinie nauki, 6 w dziedzinie kultury, 6 w dziedzinie społecznej, 7 nagród i 2 wyróżnienia w sporcie.